Witajcie serdecznie w nowym odcinku, w nowym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 24 a 26 listopada, wiadomości nadal złe, przebłyski są, natomiast koncepcji nie widać. A jeszcze Was zaskoczę, ale to przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy, słuchajcie, zaskoczę Was tym, co powiedział sam generał Syrski, bo można się tutaj mm, zastanawiać, co miał na myśli. No, znaczy, na myśli miał to, co powiedział, bo powiedział bardzo ciekawą rzecz. Musimy powstrzymać wroga, ale zwycięstwo nie będzie możliwe, jeżeli siły zbrojne Ukrainy będą działać wyłącznie w defensywie. Musimy przejąć inicjatywę i kontratakować. Czas pokaże, gdzie i kiedy. I tutaj trzeba byłoby się zastanowić, co miał na myśli generał Syrski, bo teraz to co powiedziałem ostatnio o reorganizacji, że ukraiński sztab generalny do końca listopada ma przedstawić plan plan przejścia na system korpus-brygada. Mamy szereg jednostek wycofanych z frontu z powodu strat i teraz pytanie, czy te jednostki Będą jako najbardziej, że tak powiem, materiał, najbardziej odpowiedni materiał, przygotowywany właśnie do tego działania, powiedział, czas pokaże, gdzie i kiedy. To też nie znaczy, że będzie to w tym roku, że będzie to w lutym w styczniu. Nie wiadomo, kiedy będzie. Słuchajcie, generał Franko w 39 roku, w 38 już, nawet w 39, przepraszam, tak, zapowiadał ofensywę. Na Katalonię, mówiąc konkretnie, gdzie i kiedy będzie ta kontrofensywa. Mieli taką przewagę już frankiści, że dla republikanów świadomość ataku, gdzie i kiedy, nie miała znaczenia, bo wiedzieli, że i tak nie zatrzymają upadku Barcelony i Katalonii. Słuchajcie, tutaj działania Syrskiego możemy go obwiniać o różne rzeczy. Natomiast to nie jest tak, że ten generał nie ma świadomości. Ja go wielokrotnie krytykowałem przez swoje działania, natomiast to nie znaczy, że mam go przekreślać. Ja go nie przekreślam. Ja cały czas wierzę w to, że może się udać coś Ukrainie, że może pokazali to w kursku, chociaż dalej nie rozumiem tej operacji i, i zamiaru, że można atakować, że można wykrwawiać wroga, bo wykrwawiają tego wroga. Jeżeli by nie wykrwawiali, wojna, to ta wojna by się już dawno skończyła. Tak naprawdę powiedzmy. Natomiast y, zastanawiające jest to, ile ta koncepcja zmiany systemu korpus brygada, czy to jest zapowiedź pewnego systemu zmian, które mają doprowadzić na wiosnę, bo tak bym przyjmował, ale oczywiście nie bierzcie tego za coś pewnego, bo to nie o to chodzi, żeby było coś pewnego, tylko weźmy. Pewien punkt odniesienia, żeby mieć o czym mówić. Trzeba troszeczkę czasu na reorganizację walki, reorganizację systemu dowodzenia, systemu dowodzenia na odcinkach, czyli przejście na korpus brygady. Musimy to doszlifować, na to potrzeba czas. Ja spodziewałbym się, że na pewno do końca roku będziemy działać reorganizując grupy operacyjne w korpusy. Te korpusy tutaj będą otrzymywały, jakby stałe jednostki. Oczywiście, na tyłach też pełna praca reorganizacyjna, i tego bym się spodziewał. Na zachodzie rozmawia się coraz bardziej, we Francji, w Wielkiej Brytanii rozmawia się na temat hmm, przejścia prywatnych firm na Ukrainę wojskowych. E, też może to mieć znaczenie, więc e, pytanie, czy będzie to odciążenie? Na przykład odcinka za, yy, białoruskiego poprzez takie grupy właśnie prywatnych armii, które zwolniłyby siły ukraińskie. Czy też ta koncepcja wykrwawiania, to co sami Rosjanie stosowali w 1941, w 1942, pod Kurskiem przecież. I szeregu innych operacji, gdzie wykrwawianie wroga. Przy jednoczesnym napływie własnych sił, skutkowało przechodzeniem do kontruderzenia i zazwyczaj do rozbijania niemieckich zgrupowań. Ta koncepcja wojny wcale nie jest obca ukraińskiemu dowództwu. Przecież, przecież nie raz już na tym froncie pokazano, że można tak działać. I tutaj Rosjanie też mają pewną świadomość. Ja bym spokojnie czekał. Obserwował to, co dzieje się na froncie i te zmiany, które będą zachodzić. Też y, pamiętajmy, że ta układanka z różnymi ustawami, które się pojawiły w ostatnim okresie czasu czy to w zmianach w ustawie o mobilizacji, czy to też w ustawie o firmach y, zagranicznych, które dostały zgodę na działanie w Ukrainie chodzi tutaj o decyzję Bidena, czy też ustawy o y, Pracy zagranicznych wyższych oficerów, czy oficerów, które mogą mieć istotny wpływ przecież układa się w efek kilkunastu różnych decyzji, które mają budować podwaliny pod pewien nowy system, czy nowy schemat działań Ukrainy. Na ten moment. Jeden, jeden podstawowy argument jest taki, żeby wykrwawiać, prowadzić działania, oddawać teren, ale nie pozwolić przeciwnikowi, aby się przebił, nie pozwolić przeciwnikowi, aby doprowadził do ogromnych strat po stronie ukraińskiej. Czy to się sprawdza? Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko powiedzieć. Natomiast od pewnego okresu czasu pewne działania, które są na froncie, są dla nas może niezrozumiałe. Wiem, że na Ukrainie, w Kijowie, odbyło się spotkanie z blogerami, z youtuberami, z różnymi osobami. Oczywiście Butuzowa tam nie było. No, bo nie dziwne, żeby tam Butuzow był. Butuzow nie jest zwolennikiem ani generała Syrskiego, ani bankowej. Natomiast co ciekawe, właśnie na spotkaniu z generałem Syrskim omówiono sytuację, wyjaśniono, dlaczego tak to wygląda i jakie są, co ciekawe. Tutaj, że tak powiem, przyczyny tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, na co bardzo mocno oburzył się szef, szef sztabu 12 brygady gwardii narodowej Azów, który w, no, w niecenzuralnych słowach e, opisał tą całą sytuację i skrytykował. Tą wypowiedź tego Majora znajdziecie oczywiście na xie, do czego was zapraszam, a my przechodzimy już na raport wojenny. Wojna na Ukrainie. Zaczynamy od odcinka Kurskiego. Start. Jesteśmy na odcinku Kurskim. Słuchajcie, dalsze walki, dość zacięte w rejonie Nikolaje Darino. Tutaj Rosjanie umocnili się w tym rejonie, stworzyli przyczółek. Mamy też podejście do tutaj umocnienia się Rosjan w rejonie Lubimówki i w rejonie Nowo-Iwaniwki. Rosjanie cały czas nacierają w kierunku południowym od podgrebek, pogrebki w kierunku Małej Łokny oraz w rejonie Ruskiej kanapieki na zachód od Ruskiej kanapieki, która jest w rękach rosyjskich, czyli próbują podejść do Sudży. No, cel jest oczywisty, przynajmniej w moim mniemaniu. Droga, jak widzicie, Koronewo, gączarówka Sudża, jako oś natarcia. Mamy drugą ważną nitkę z Nikolaj Darino do ganczariwki, więc oś jest zbieżna z atakami od wschodu i od zachodu celem jest zmuszenie strony ukraińskiej do opuszczenia terenu powyżej, czy łącznie ze Sudżą i. To jest chyba klucz. To, co powiedziałem w którymś wywiadzie w sierpniu, że Rosjanie wcale nie muszą szturmować tych pozycji dookoła. Wystarczy, że będą nacierać wzdłuż granicy, aby odciąć stronę ukraińską. Słuchajcie, pamiętam, to był chyba bodajże drugi tydzień operacji, jak powiedziałem w specjalnym wydaniu, że Rosjanie mogą atakować wzdłuż granicy, aby odciąć stronę ukraińską, i na ten moment mamy. Prawie koniec listopada i działania rosyjskie. Nóż, widelec, wymaluj, pokaż, jak pięknie to wygląda. Przejdźmy na kierunek Harkowski. Jesteśmy na odcinku Harkowskim. Tutaj też niewielkie zmiany, słuchajcie. Co ciekawe, na odcinku zachodnim, po lewej, na lewej flance. 5. Brygady, elementów 5. Brygady Gwardii Narodowej znajdują się elementy 22. Brygady. Natomiast walki na obu kierunkach, czyli Charkowskim i wołczańskim, walki w rejonie Lipsy, głębokie tutaj działania rosyjskie oraz ukraińskie kontrataki, walki też rozpoznawcze ograniczonym działaniu w rejonie Staricy oraz samym wołczańsku, gdzie też Rosjanie szturmowali w ograniczonych zasięgu. Prowadząc działania, aktywne działania rozpoznawczo-szturmowe czy zadaniowe, bym powiedział nawet bardziej poprawnie. Natomiast nie spotkało się to ze sukcesami na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Kupiański. Jesteśmy na odcinku Kupiańskim. Walki, walki w rejonie Kupiańskim, Petropawliwki, stepowojne Wosyliwki oraz w rejonie Piszczanego. I mamy zagadkę rozwiązaną. Elementy pierwszej armii pancernej gwardii, które dokonały tutaj przebicia do rzeki, doprowadziło do tego, że to te zgrupowanie ukraińskie, o czym już mówiłem, też lat, miesiące temu e, rozpołowiło sukces e, taktyczno-operacyjny, bym określił, i w wyłom, czy w ten e, włamanie, czy nawet w ten rygiel wprowadzona druga a dywizja gwardii. Smechanizowana, która tutaj wzmocniona elementami różnych innych pułków czy elementów z 47 i nie tylko doprowadziła do tego, że no, zgrupowanie ukraińskie zostało roz, rozepchnięte czy zmuszone do wycofania się w kierunku północnym i południowym, jednocześnie nacisk cały czas jest tutaj prowadzony. Jak widzicie, pięknie tutaj Rosjanie to z, zrobili przy pewnej bierności. Lub braku sił, bo też pytanie jakimi siłami tutaj wzmacniano, bo jak widzicie wzmocniono w końcu ten odcinek, tylko no, jak zwykle za późno i za mało. Natomiast pytanie co dalej z tym przyczółkiem, walki w rejonie Piszczanego cały czas trwają, szczególnie w kierunku północnym i południowym. Południowy też w ciężkiej sytuacji, bo mamy drugie zgrupowanie, przejdźmy na mapę swatowek kremienna. Mamy drugie zgrupowanie, które składa się z czwartej dywizji pancernej, i jej grotem jest 12 pułk pancerny, który tutaj po zdobyciu Wisznewę, petrewne, w darciu się do kopanki został w końcu przytrzymany tutaj przez różne elementy ukraińskich jednostek, zebrane w grupę z różnych formacji, które tutaj działają. Natomiast no, stabilizacja, ciężko to nazwać stabilizacją, tym bardziej, że zacięte walki w rejonie Tern. Rosjanie wdarli się, tak powiedziałem, ostatnio do północnej części Tern. Strona ukraińska wycofała się do południowej części Tern. Centralne Terny są na ziemi niczyjej. Walki w tym rejonie trwają, jak zobaczycie na filmiku, te walki są zażarte. Zniweczyli Rosjanie to, co udało się Ukraińcom, od, że tak powiem, uzyskać, odrzucając od strony wschodniej i rosyjskie natarcia, które były prowadzone przez wiele tygodni, wiele miesięcy to zostało zaprzepaszczone przez tą utratę tego, co działo się w riemu makijewki, niewskie, nowosadowe, aż w końcu Tern. Kwestią czasu będzie wycofanie się do Jampoliwki i później z Jampoliwki, bo cały czas Rosjanie tutaj mocno naciskają na tym odcinku frontu. Aktywne działania 63. Brygady oraz działania w Lesie Sierybrańskim. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Tutaj y, działania oczywiście niezbyt intensywne, bo mamy takie naj najbardziej ciężkie walki w renie Wajimki i Dariwka. Natomiast mamy też działania rozpoznawcze i zadaniowe w renie Perierze Fedoriwka. Mamy też działania w renie Wierchokamiańskie, Biłochorywki. Natomiast chyba najcięższa sytuacja, właśnie tak, jak powiedziałem, rejon na południu, Iwan Iwano Waimka. Co ciekawe, pododdziały 53. Brygady Podpoczynku wzmocniły, przynajmniej grupa batalionowa z jednostkami rozpoznawczymi wzmocniła tutaj elementy 54., czyli Batalion K2, i mamy grupę batalionową, która broni w rejonie Waimki, pozycji ukraińskich, bombardowany Siewiersk. Natomiast Rosjano nie udało się tutaj znieść czy przenieść linii frontu na zachód. Walki cały czas tutaj są. Przejdźmy na odcinek Bachmut Czasy Wiar. Jesteśmy na odcinku Bachmut Czasy Wiar. Walki od Chrychoriwki przez Czasy Wiar. Rosjanie wdarli się tutaj do centrum. Natomiast nie udało im się uchwycić yy, wzgórz, dość, dość ważnych wzgórz na południu i na północy walki też na kierunku południowym Czasy Wiaru oraz na kierunku Stupoczki Konstantinówka, Rosjanie nacierali wzdłuż drogi bez efektów, walki też w rejonie Kliścieiwka andryjwka tutaj bez zmian dla linii frontu, przejdźmy na odcinek Gorłówki, jeżeli chodzi o odcinek Gorłówki słuchajcie, no tutaj sytuacja no uległa troszeczkę pogorszeniu dla strony ukraińskiej, Rosjanie po zdobyciu dzielnicy południowej prawie w całości atakują na kierunku czy w kierunku północno-zachodnim i zachodnim walki w części centralnej Torecka Drużba Toreck Petrywka Nelipiwka New York no, mamy tutaj wypowiedź szefa sztabu, właśnie 12, który odniósł się do tego, co działo się w Kijowie na spotkaniu z youtuberami i z innymi, gdzie generał Syski przedstawiał sytuację. Ech, nie będę tutaj cytował, co, 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 co tutaj szef sztabu 12 brygady pisał. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu, działania artyleryjskie oraz rozpoznawcze i z użyciem dronów, przejdźmy na odcinek Pokrowski. Słuchajcie, tutaj znowu mamy lekkie pogorszenie. To co prognozowałem, znowu się ziściło. Dobrze wybrałem kierunki, dobrze dobrałem kierunki uderzeń rosyjskich, bo to tylko potwierdza to co Rosjanie, do czego dążą Rosjanie. A Rosjanie dążą do przecięcia dróg od strony zachodniej z Pokrowskiem, obejścia Pokrowska od zachodu i od północy. Drugie ramię będzie nacierało prawdopodobnie. Spodziewałbym się, właśnie, wyzweniwka na wschód od Mirenochrado, żeby okrążyć całą tą aglomerację pokrowską. Natomiast Rosjanie atakowali na różnych odcinkach. Oczywiście też i kontrataki w rejonie w promina ukraińskie, tutaj bez zmian. Natomiast bardzo mocno zmieniło się. Rosjanie wdarli się dwoma klinami wzdłuż linii kolejowej do Pokrowska. Zdobyli petriwkę i pojawili się na przedpolu Żowtę oraz y, udało im się y, w wyronie miejscowości y, Chyba Puszczynka, jak się nie mylę, obejść tą miejscowość od północy i od południa. Natomiast y, o, mamy ruch na północ od Puszkinę. Tutaj Rosjanie wdali się dość mocno w linię ukraińskie pytanie czy uda się zatrzymać e, tak naprawdę postępy, które mogą grozić stabilności linii obrony Pokrowska, bo to może być naprawdę Ciężki orzech do, do, do później, do zatrzymania Rosjan, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, o której mówię. Może za kilka miesięcy znowu Wam powiem, że no, znowu dobrze dobrałem kierunki i znowu odczytałem, e, że tak powiem, zamiary rosyjskiego dowództwa. Przejdźmy na linię południową frontu. Słuchajcie, jesteśmy na linii południowej frontu. To, co powiedziałem, dość głębokie e, wejście tutaj w linię Miszene na kierunku na południe od Pokrowska. Przecięcie. Celem jest przecięcie zachodniej drogi zaopatrzeniowej. Mamy też dalsze działania w kierunku zachodnim, w kierunku Nowopawiwki oraz działania w kierunku Andriiwki. Sytuacja w tym rejonie została częściowo ustabilizowana przez samych Rosjan, którzy tutaj po wysadzeniu Tamy, no ta woda troszeczkę tutaj im utrudniła działania, natomiast oni aktywnie tutaj cały czas działają, tak samo jak i 35. Brygada z różnymi elementami wzmocnienia. Sytuacja w rejonie Kurachowe i Linka Trudowe. No tutaj ciężko powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja. Wiemy, że Rosjanie wdarli się do centrum Kurachowe, które zostało opuszczone. Nie widać tam za bardzo dużych śladów walk. Natomiast będą się dość mocno bronić prawdopodobnie w, w terenie przemysłowym Kurachowe, czyli we wschodniej części Kurachowe. Pytanie, jak długo, bo. Tutaj no, sytuacja komplikuje się w reali wełyki si e, we Nowosyłki, ale to na razie skoncentrujmy się tutaj. Stąd prawdopodobnie, właśnie z tego trójkąta daczne i linka trudowe, zostały już wycofane wszystkie siły ukraińskie. Jeżeli zostały jakieś siły osłony, które osłaniały odwrót, no to myślę, że to już jest e, kwestia tylko tego e, czasu, tak naprawdę, że ta linia zostanie tutaj wyrównana. I, i, I ta klamra zostanie jakby dopasowana. Rosjanie muszą już naciskać głębiej, znowu właśnie w rejonie Wyłyki. Walki toczą się w rejonie tutaj Maksymilianiwki, Jasnej Polany, Szachtarskie i, i bardzo ciężkie walki w rejonie Rozdolne. Tutaj ten punkt oporu ufortyfikowany, rejon Rozdolnego, może niezbyt mocno, ale przetrzymał Rosjan. Rosjanie wdarli się do wioski i wycis wyciskają, miałem powiedzieć, że ich działania zmuszają do stopniowego oddawania rodolnego, co przybliża ich do bardzo ważnej drogi, ale nie jedynie, i nie robiłbym z tego dramy, bohater wyłyka Nowosiłka. Natomiast potwierdziły się tutaj informacje rosyjskie, ale to już druga mapa właśnie Wełyki Nowosiłki, przejdźmy na tą mapę. Sami Rosjanie, tutaj jeden z ważniejszych kanałów, że tak powiem, poinformował, że nie ma wejścia wojsk rosyjskich do wołyki Nowosyłki. Działania trwają na przedpolu. Było to sprostowanie. Kanał Wejna, który tutaj zaprzeczył, jakoby Rosjanie wdarli się do wołyki Nowosyłki. Nie ma takich informacji i nie potwierdza tego. Przynajmniej z jego wiadomości nie ma takiego czegoś. Rosjanie nie wdali się do wełki nowosyłki, co też na kanale u mnie próbowano mi już informować. Natomiast dobrze wiemy, że jeszcze nie. Może kwestią czasu tak. Natomiast walki bardzo blisko na przedpolu Wełyki. Rosjanie tutaj bardzo mocno naciskają. Przegrupowana piąta. Brygada pancerna, która została wycofana, zmieniła z północy i zmieniła kierunek. Została przerzucona właśnie z rejonu Nikolaivki na kierunek właśnie szachtarski, i ona wykonywała tutaj wraz z 37. główne uderzenia. ona tam wraz z 40. walczą w rejonie rozdaliwki. Natomiast 37 inne elementy gdzie działają w rejonie Wełyki-Nowosyłki. Na wschód od Wełyki nowosyłki mamy też, że tak powiem, tutaj walki w rejonie Makariwki, Lekkie, Staromajorskie, Urożajne oraz w rejonie Nowodariwki i Wnopol. Tutaj zostało wzmocnione znowu to zgrupowanie ukraińskie elementami Brygady Obrony Terytorialnej 122 przeniesionej, przynajmniej grupa batalionowa. Która tutaj jest, że tak powiem, kolejną jednostką, która ma zagęścić obronę i zatrzymać tutaj możliwości Rosjan na tych wzgórzach. No, To może być bardzo istotne, też, bo jeżeli Rosjanom nie uda się przerwać, zostanie to skrzydło zablokowane, to będą musieli nacierać cały czas, że tak powiem, od wschodu i będą mieć problem, bo strona zachodnia jest wyższa od wschodniej. Miasto jest w dolince. Przejdźmy na odcinek werbowe, robotyne werbowe. Tutaj bez zmian Rosjanie cały czas przy, o, przy pomocy dronów i artylerii próbują atakować pozycje ukraińskie. Spotyka się to ze sporadycznym działaniem ukraińskich i artylerii oraz dronów. Natomiast niewielkie działania, aktywne działania zwiadowcze, rozpoznawcze i ograniczonym zasięgu w, na terenie na zachód od werbowego. Przejdźmy na odcinek Hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek Hersoński, tutaj też niewielkie działania, że tak powiem, nawet rosyjskie, bo Rosjanie atakowali ujście Dniepru. Tutaj działania grup rozpoznawczych, dywersyjnych. Mamy dość mocny rejon bombardowania atakowania w rejonie mostu Antonowskiego oraz w dwóch sektorach właśnie na północnym prawym brzegu Dniepru. Jeżeli chodzi o działania ukraińskie, ja nie zanotowałem, ale to nie znaczy, że tutaj strona ukraińska też jest bierna i nic się dzieje. Te drony latają. Pewnie z biegiem czasu wyjdą jakieś informacje, więc na pewno o nich też powiem. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał raport, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie lajka, subskrypcję. Możecie też przyczynić się do powstawania tych materiałów za pomocą Patronite, czy też wsparcia na YouTubie. Do czego zachęcam, będzie mi bardzo miło powitać Was w grupie patronów. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.